Witam kochani w kolejnym odcinku Emigranta. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina około 12. W tym tygodniu mam drugie zmiany, więc zaczynam później i kończę później. W ostatnim materiale pokazywałem wam, że wyrobiłem tą kartę do Costco i jak mi się uda w tym vlogu, to się pojawi materiał z Costco. Pokażę wam ceny, jak to wygląda. Tylko wam powiem, że dam wam jeden przykład. Ja zawsze kupuję codziennie Monstera, to o tym wiecie, nie? Ja płacę za Monstera 2 funty, 2,50 za puszkę, za jedną. A w Costco kupiłem całą zgrzewkę Monsterów, czyli jest ich 12 za 11 funtów. Czyli zobaczcie, jakie są ceny w Costco. Ale o tym będzie materiał, nie wiem, czy w tym odcinku, czy w przyszłym. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Stratford. Stratford to jest taka biedniejsza część troszeczkę Londynu i spróbuję wam nagrać troszeczkę ten syf, jaki panuje w Londynie, szczególnie u niektórych vlogerów, którzy opowiadają bzdury o tym mieście, że jest syf, niebezpiecznie i jest wysoka przestępczość i strach wyjść na ulicę. Sprawdzimy to dzisiaj. Mam kilka flatów i to już wieczorem, bo tutaj mam ostatnie parę zrzutów właśnie we flatach po godzinie 8, w pół do 9 wieczorem, więc sprawdzę, czy jest niebezpiecznie, aby to zobaczycie. Teraz wam przeczytam jeden komentarz od Narcissus-Hunter. A ten może ten, byś pokazał śmieci, jakieś pobite okna, bloki kancilowskie, okopcone pożarem okna, rower pływający w kanale, sofę pod drzewem, a nie jakieś zieleń, koniki, luksusowe domy, urocze angielskie miasteczka i wsie. Czyste ulice, pełno wielopokoleniowych autochtonów, normalność, jaką możesz spotkać w UK. A może byś zorganizował wycieczkę krajoznawczą dla Polaków, którzy nie wyjechali z Harzdeński powiat. Ale poczekaj, im się najzwyczajniej może nie chcieć. I lans słaby. Od taka naszła mnie refleksja. I to jest właśnie komentarz, jeżeli chodzi, wiecie o kogo, o Bagietę, który co odcinek we vlogu szuka sensacji, chodzi wokół komina, wokół tej samej szkoły w kółko i opowiada jakieś bajki. Ale to sprawdzimy. Dzisiaj mówię, jestem w tej gorszej dzielnicy Londynu. Zobaczymy, co się wydarzy, a tylko wam powiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, parę miesięcy temu był taki vlog, nie wiem, czy oglądaliście, że Kuba miał takie jakby wstępne egzaminy do szkoły, bo on już w tym roku kończy pewien level i zmienia szkołę od przyszłego roku i musiał takie napisać egzaminy sprawdzające jego wiedzę i która szkoła go przyjmie. I ku uciesze swojej i mojej dostał się do tej szkoły, którą sobie wymarzył. Przyjęli go, czyli od przyszłego roku idzie do szkoły, która się nazywa Westfield Academy, czyli Akademia Westfield. Ale o tym na pewno będzie dużo materiału w przyszłości. Kochani, zapraszam na odcinek. Jeszcze raz mówię, Stratford, syf, brud i emigranci. No i powiem wam tak, jeżdżę potem Stratford i tak nie widzę, że było jakoś strasznie brudno czy powyrzucane coś. Zobaczcie, no może te budynki są takie niechlujne, no brudne, ale na ulicach, żeby było brudno, jak na razie jeszcze się z tym nie spotkałem. Paczka dostarczona, tylko wam powiem, jedyną różnicą w tych dzielnicach takich biedniejszych jest to, że jak pukam do drzwi, to nie otwierają od razu, tylko się pytają, kto ty. Pokażę wam jedyny dowód przestępczości na dzisiaj, jaki spotkałem. To jest to, zobaczcie. Tu jest słup i tu był kiedyś rower, a teraz jest koło. Czyli ktoś odkręcił koło i zabrał rower. I teraz byłem tu przed chwilą u gościa z paczką, wyszedł Anglik, taki od 40. Ja się go pytam, co on myśli właśnie na, co myśli o mieszkaniu w tych takich dzielnicach podobno niebezpiecznych. On mówi, że większość to, co się ogląda w telewizji, to jest wyssane z palca. Dlatego, że zawsze było, jest i będzie, będzie przestępczość. I to nie oznacza, że w danej dzielnicy, w biednej dzielnicy jest większa przestępczość niż w tej bogatszej. To zależy od ludzi, jacy mieszkają. Jeszcze mi powiedział właśnie, że zobaczcie tutaj, na tej całej ulicy, gdzie on mieszka, nikt nie ma alarmu.
w domu. Czyli to świadczy o tym, że ludzie czują się bezpiecznie. Mówię oczywiście, że on by w nocy nie poszedł gdzieś do jakichś budynków, flatów, bo tam wiadomo, ludzie piją, klają, biorą narkotyki. Ale tak na ulicy, normalnej ulicy, no nie wydaje mi się, że było tak aż niebezpiecznie. Dobra, już wiem, gdzie to jest. Tylko nie ma gdzie stanąć. Tutaj stanę. Szybko to muszę zrobić tyłem. Zobaczcie tutaj. I ten flat jest tutaj po prawej stronie. Ajajajaj, zobaczcie, jak tu blisko jest. Dobra. A tak wygląda dzielnia. Tu jakiś kościół za mną, dobra. Flat 72, 7, 2, kol. Chyba jest tutaj konsjerż, tak mi się wydaje. Tam. Dobra, paczuszka dostarczona, konsjerż zabrał. Nie muszę iść, tylko muszę przejść tą ulicę, tragiczne. Powiem wam, że jak tak wygląda ta gorsza dzielnica Londynu, to ja nie chcę myśleć, jak ładnie wygląda ta bardzo bogata część Londynu. Zobaczcie. Dla mnie, szczerze, żadna różnica, jak byłem w tamtym tygodniu w Hampton, czy byłem w Enfield, czy byłem w centrum Londynu. No wszystko jest podobne, wszystko jest na jedno kopyto. Te same domy, te same ulice, ulice tak samo, drzewa przycięte. Czego tu się bać? Czego tutaj mówić, że w Londynie emigranci niszczą wszystko? Oceńcie sami, bo dla mnie to wygląda normalnie. Mówiłem wam w ostatnim odcinku, że w Anglii, w Londynie jest dużo zieleni. W Londynie jest bardzo dużo parków, dosłownie jest park za parkiem. Czy widać jakiś syf? Czy widać jakieś śmieci? Nawet kosz jest pusty. Więc kochani, może te budynki nie są takie najświeższej jakości, są poobdzierane. No ale tak jest w Anglii. To budownictwo jest kilkanaście lat, 30-40 lat temu budowali te domy. No to trudno, żeby było wszystko ładne i piękne, no ale no nie jest źle. Zobaczcie, jak ładnie. Numer 14. Flat B. To jest właśnie taki dom dzielony na dwa mieszkania i nie wiem, jak tam mam się dostać. Będę pukał. Chyba nie ma nikogo, ale jest otwarte okno. Porzucę paczkę przez. Przez okno. To mogę wrzucić, bo to nie są leki, które trzeba trzymać w lodówce, więc nic im się nie stanie, ale zadzwonię do gościa i mu powiem. Kolejny park, bardzo zadbany, czyściutki. Zobaczcie sami, po mojej lewej stronie.
kolejne zielone miejsce, gdzie można, nie wiem, wyjść z dzieckiem, czy wyjść sobie na spacer, pochodzić, zaczerpnąć świeżego powietrza. A może jest czysto dzięki takim ludziom, którzy cały dzień jeżdżą, pchają wózek i zbierają te śmieci. Zobaczcie tutaj na gostka po lewej stronie. Cały dzień jeździ, pcha ten wózek, zbiera śmieci, zbiera torby ze śmieciami i próbuje utrzymać czystość. I takich ludzi z tymi wózkami, co pchają przed siebie cały dzień z miotłami, jest w Londynie mnóstwo. Kolejny park, zobaczcie, tam sobie chłopaki grają w piłkę, tam jest plac zabaw. Kolejny park, ta sama dzielnia, to już chyba trzeci, który nagrałem dla was. Tutaj po prawej stronie zobaczcie, jak ładny stary college. A tutaj po prawej stronie zobaczcie, jaki fajny pub. Stary, akurat czerwone światło wam nagram. Zobaczcie, jaki ładny. I tutaj brama East Hamu. A tak się prezentuje miasto. A czy miasto? No ta część, dzielnica, do której właśnie wjechaliśmy. Numer 33, zobaczcie, jaka fajna ulica, ładniutko, ładne domy i przede wszystkim czysto, bo dzisiaj wam pokazuję, czy jest czysto, czy brudno w Londynie. Numer 31 jest tu, 33 tu, zobaczcie ulicę, zero śmieci, kwiatki zielono, zadbane. Zobaczymy, czy ktoś jest. Paczuszka dostarczona, zobaczcie, jakie drzewo dziwne, oskubane skory. Tak mi się nie podoba, jak oni te drzewa tną, przycinają. Tak to nie fajnie wygląda. Ale to jest wszędzie tutaj. Wszędzie te drzewa są tak ścinane. A właśnie często u mnie na filmach widać, jak leżą takie wory ze śmieciami przy ulicy. Wory leżą dlatego, że ludzie jeżdżą później, zobaczcie, tak jak ten koleś, i te wory zbierają codziennie rano. Wszystkie worki, które widzicie, leżą na ulicy, są po to położone, że nie ktoś je wyrzucił, bo po prostu jest syfiarzem, tylko po to, że jeździ później z Cansillu przeważnie taki samochód i kolo zbiera te wszystkie śmieci. A kiedyś wam nagram, jak będę w samym centrum Londynu, to tych worków są tony, normalnie leżą tony, bo wszystkie restauracje, biznesy, wszystko wywalają takie duże wory, wszystko stoi na ulicy, ale momentalnie jest to zabierane przez właśnie takich kolesi, jak ten przede mną. Tutaj strażacy szukają, gdzie się pali. Czuć smród w powietrzu, bo czuć, ale nie widać, więc chodzą i szukają. Ciekawe, co się stało. Nie ma nikogo, nikt nie odbiera telefonu. Hello? Hi, delivery from sciences? Ja 227A. Yeah. Okay, try to call someone, yeah, to let me in. Alright, okay, thank you. Przyjechała żona gościa, wzięła paczuszkę. Załatwione. A tutaj, kochani, z prawej strony London Airport. Startujący chyba samolot, tak jest.
tutaj po prawej mojej stronie zaraz zobaczycie nowe osiedle, nie osiedle, osiedla, cały kompleks osiedli, budynków i bloków. Wieje strasznie, więc może być słabo słychać. Zobaczcie, to jest tama zapora wodna na Tamizie. Tam się zaczyna i tutaj całość. To jest zapora. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz to widzę, kiedyś widziałem w filmie, a na własne oczy nigdy. A te flaty, w których byłem, wyglądają tak. Kolejna atrakcja londyńska, wyciąg, który zaczyna się albo kończy, no zależy jak leży, O2 Arena. Muszę kiedyś tutaj z Kubą przyjechać i się tym wyciągiem przejechać. A po lewej stronie zaraz zobaczycie O2 Arena, gdzie są wszystkie koncerty odbywające się w Londynie. Takie ważne koncerty O2 i nowe budownictwo, a za nowym budownictwem City. Kolejne flaty, już teraz jesteśmy w samym centrum, Londynu, po prawej stronie zaraz jest O2 Arena, zaraz wyjdę, wam ją nagram, a teraz jedziemy do flata 517 na 5. piętrze. Jak jest czysto czy brudno? Ocencie sami. Mi się wydaje, że cały czas jest czysto i jeszcze nie spotkałem się z jakimś strasznym syfem w tym Londynie. Czyli byliśmy przed chwilą w tym flacie okrągłym. A tutaj przede mną zobaczcie, tu O2 Arena, kawałek tam jest i tam są ten, no to co tam jeździ, zapomniałem jak to się nazywa, Tamiza, nowe budownictwo, a tam słynny budynek Barclaysa, czyli ścisłe centrum, jeszcze kilka flatów jest tutaj, więc lecimy dalej. Kolejny flat. Tutaj w tym budynku, w tym chyba, zobaczcie tam jaki jest ładny budynek, a po lewej stronie City. Dobra, paczuszka dostarczona, jeszcze mam jeden flat, dwa domy i koniec. Oczywiście czynnica żydowska, bloki żydowskie, będzie czysto, bo musi być czysto, bo u nich tak jest. Dobra, mam nadzieję, że tam nikt nie będzie stał, że mogę wam ponagrywać. Tak to wygląda. Ach.
dojechałem do Hackney. Hackney to jest jedna z bardziej takich niebezpiecznych dzielnic Londynu. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Mam tutaj dwa flaty. Zobaczę, czy jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie, czy jest czysto, czy jest brudno. Kolejne flaty. Nic nie widzę, ciemno jest, strasznie jest, zobaczcie. Jak na razie nic się nie dzieje, wam powiem. Paczka dostarczona. Czyli tak jakby coś w flaty. Taki kompleks mieszkań numer 13. Tutaj 7, 8. Jest tutaj. Dobra, ulica wygląda tak. Czyli w miarę spokojnie. Spędziliście dzisiaj ze mną cały dzień. Byliśmy w tej lepszej części Londynu, w tej gorszej części Londynu. Ciekaw jestem waszej opinii, co sądzicie, czy Londyn to jest miasto bezpieczne i czyste, czy może raczej niebezpieczne i brudne. Podzielcie się ze mną swoją opinią, napiszcie komentarz. A to już wszystko w tym środowym odcineczku. Kochani, dziękuję za bycie, dziękuję za wspomaganie kanału. Oczywiście zostawcie komentarz, łapkę i subskrypcję, a my się widzimy w Emigrancie w niedzielę o 9 rano i tam będzie już relacja z Kostko. Kochani, miłego tygodnia, do następnego, cześć.